Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii. Miłego oglądania. Owinięta wełnianym, białym szalem Pam szła spokojnie zaśnieżonymi alejkami starego cmentarza. W dłoniach mocno ściskała bukiet 6 białych róż. Te kwiaty były przeznaczone dla jej bliskich. 2 kwiaty dla jej syna, 2 dla teściowej, a pozostała para dla jej ukochanego męża Michaela, który niedawno zmarł. Minęło 40 dni, odkąd byłeś ze mną. W myślach zwróciła się do zmarłego męża. Jakie to niesprawiedliwe, jakie to okrutne z twojej strony. Dlaczego zostawiłeś mnie samą na całe życie? Obiecałeś, że zawsze będziemy razem. A teraz jestem sama. To było tak, jakby pochodzili z różnych planet. Oboje tak bardzo się od siebie różnili. A jednak mieli coś, co trzymało ich razem przez lata. Jeśli nie miłość, to było to silne uczucie, które ich połączyło. I pozostali razem pomimo wszystkich konwenansów i długotrwałego sprzeciwu ze strony teściowej. Michael urodził się w inteligentnej rodzinie. Jego ojciec, który pracował dla rządu, nie żył od kilku lat, a owdowiała matka, Ilona, była znanym w małych kręgach historykiem sztuki. Tego pamiętnego lata Michał skończył właśnie 20 lat. Długowłosy, chudy student pedagogiki, spędzał upalne dni na przedmieściach. Faktem jest, że Ilona postanowiła zrobić remont w mieszkaniu i aby nie odczuwać niedogodności związanych z tym przedsięwzięciem, matka z synem przeniesieli się tymczasowo do domku letniskowego. W sierpniu prace remontowe dobiegały końca i pewnego ranka rodzice wysłali Michała do Moskwy. Cel młodego mężczyzny był prosty – sprawdzić, jak idą prace remontowe i umówić się z malarzami na mycie okien i wyniesienie podstawowych śmieci. Ilona z reguły wolała sama wykonywać tego typu prace, trzymając się zasady – jeśli chcesz, żeby było zrobione dobrze, zrób to sam. Generalnie lubiła mieć kontrolę. Ale tego dnia miał ją odwiedzić bardzo znany profesor orientalistyki. I nie było mowy, by kobieta zmieniła termin. Michael z radością spełnił prośbę matki. Był zmęczony tkwieniem pośrodku niczego. Chciał wrócić do domu. Do stolicy, gdzie życie. Wrzało. Do przyjaciół, zgiełku miasta i telewizji. W końcu drzwi wejściowe do mieszkania zostały przykryte gazetami. A na gumowej macie przy drzwiach odciśnięte były miniaturowe białe ślady stóp. Wszystko to wyraźnie wskazywało na trwający remont. Drzwi były uchylone. Z radia w mieszkaniu wydobywał się głośny, melodyjny dźwięk. Męskie głosy śpiewały w obcym języku. Michael wszedł cicho do przedpokoju i zobaczył młodą dziewczynę w czarnych spodniach dresowych podwiniętych do kolan. Miała na sobie tylko beżowy stanik, który podkreślał obfite piersi. UPS, dziewczyna krzyknęła głośno, natychmiast zakrywając dekolt dłońmi. Jej okrągła, ładna twarz była posiniaczona z zażenowania, a białe bielactwo było widoczne nawet pod białym pudrem. Ładna blondynka wyglądała na jakieś 18-19 lat. Przepraszam, nie spodziewałam się nieznajomych. W mieszkaniu jest po prostu za gorąco, wyjaśniła i pospiesznie wykofała się do kuchni. Nie jestem obcy. Jestem gospodarzem, odparł Michael. Starał się zachować zimną krew. Choć tak naprawdę sam był zakłopotany przed dziewczyną. Teraz mógł to zrobić. Krzyknęła malarka z kuchni kilka minut później. Kiedy Michael wszedł, miała już na sobie krótką sukienkę w drobne kwiatki. Dobrze na niej wyglądała. Przepraszam za to jeszcze raz, powtórzyła zawstydzona. To było takie żenujące. Nie, to byłaś ty, przepraszam. To była moja wina. Powinienem był zapukać pierwszy, powiedział z kolei Michael. Młody mężczyzna wyciągnął rękę. Mam na imię Michael. A ty?
Dziewczyna spojrzała na swoją pobieloną dłoń, wytarła ją kilka razy o sukienkę i uścisnęła dłoń Michaela. A ja jestem Pam. Nastąpiła niepauza. Następnie oprowadziła Michaela po mieszkaniu, pokazując mu owoce swojej ciężkiej pracy. Jakie tapety ci się podobają? Jednokolorowe w korytarzu czy kwiatowe w sypialni? Zapytała. A ta pastylka w salonie jest bardzo oryginalna, prawda? Michael skinął głową, mimo że nie znał się na remontach i wystroju wnętrz. Szczerze mówiąc, było mu to obojętne. Potem Pam zaprowadziła go do łazienki. Co sądzisz o nowej toalecie? A płytki ceramiczne? Są takie błyszczące. Podoba ci się? Zapytała. Potem Pam pokazała bielone sufity w kuchni. Nowe, gładkie linoleum na podłodze. I była tak szczerze szczęśliwa, jakby to było jej własne mieszkanie. Nie mogę uwierzyć, że zawracam ci głowę. Pam wzruszyła ramionami. Musisz być zmęczona podróżą. Napijesz się herbaty. Zaraz ją zrobię. A może żurawinowy kąsek? Cholernie chce mi się pić. Myślę, że Kens byłby bardzo mile widziany, przytaknął młody mężczyzna. Pam i Michael usiedli na kuchennej sofie przykrytej gazetami i w milczeniu wypili lodowaty żurawinowy kąsek. W tym momencie do kuchni weszła gruba, starsza kobieta o ponurej, niezadowolonej twarzy. Co ty tu u licha robisz? Mruknęła ze zmarszczonymi brwiami. Powiedziałam twojej matce, że to potrwa co najmniej 4 dni. Ludzie nie mogą się doczekać, żeby wysłać inspekcję. To jest Alevtina, moja ciotka. Pam wyjaśniła pospiesznie. Widać było, że dziewczyna czuje się niekomfortowo w towarzystwie lekceważącego krewnego. I nie przyjechałam tylko dla zabawy. W rzeczywistości jestem w interesach, powiedział nieco zmieszany Michael. Alevtina wyniośle spojrzała na syna gospodarzy z nieskrywanym uśmiechem. Mama prosiła, żebyś umył okna i wyniósł śmieci, powiedział Michael. To nie wchodzi w zakres naszych usług, ucięła Alevtina. Michael natychmiast sięgnął do kieszeni i wręczył kobiecie pieniądze. Gęste, czarne brwi Alevtiny uniosły się ze zdziwienia. Za te grosze nie kiwnę palcem. Obraziła się. Daj spokój, ciociu. Dlaczego się złościsz? Pam wtrąciła się do rozmowy. Co my z tobą robimy? Nie myjemy okien dla dobrych ludzi. Dobrzy ludzie odpowiednio płacą. Alevtina powiedziała ze złością. Możesz robić co chcesz, ale ja nie będę niewolnicą za grosze. Starsza kobieta rzuciła Michaelowi lodowate spojrzenie swoimi małymi oczami. Potem wyszła, głośno trzaskając drzwiami. Proszę, nie obrażaj się, usprawiedliwiła się Pam. Nie jest złą ciotką, ciężko. Pracuje. Po prostu jej syn źle się urodził. Był w więzieniu i wychodził z niego z głupich powodów. Dlatego wścieka się na wszystkich. Zdenerwowany, zmartwiony. W końcu zniechęcony Michael machnął ręką. Nie obrażam się. Swoją drogą, muszę teraz coś załatwić. Wychodzę na wieczór. Spędził dzień w Moskwie, odwiedził przyjaciela, który właśnie wrócił z Gruzji i żywo opowiadał o niezapomnianych wakacjach. Potem Michael zjadł lunch w kawiarni. A wieczorem, gdy letni upał nieco ustąpił, wrócił do mieszkania. W środku było cicho. Wszystkie gazety zniknęły, okna błyszczały, a śmieci były starannie złożone w kartonowym pudełku. Michael wszedł cicho do salonu i zobaczył Pam, która siedząc, drzemała w fotelu. Z jakiegoś powodu wydawała mu się nieodparcie atrakcyjna. Naprawdę chciał dotknąć jej ręką, poczuć palcami jej miękkie, gładkie ciało, a jeszcze lepiej pocałować jej pulchne usta. Ale zamiast tego, po kilku chwilach niezdecydowania,
Michael zakaszlał delikatnie, aby zasygnalizować swoją obecność. Dziewczyna natychmiast otworzyła oczy. Przepraszam, jestem wykończona. Usiadłam tylko na chwilę, żeby odpocząć. Musiałam przysnąć. Ale skoro już wróciłeś do domu, to będę się szykować. Pam już się pojawiła. Niewiele zostało do zrobienia w mieszkaniu, tylko dokończyć listwy przypodłogowe w kuchni. I kilka innych drobiazgów. Myślę, że do jutra skończymy. Michael wyjął butelkę czerwonego Kingsmarauli z torby, którą dał mu kumpel. Może zostaniesz i dotrzymasz mi towarzystwa. Nie mogę być jedynym pijącym. Jak alkoholik. Poza tym, dlaczego musisz iść w nocy? Zwłaszcza, że rano muszę wracać. W mieszkaniu jest mnóstwo miejsca. Zrobimy miejsce. Zasugerował to znienacka. Prawda. Pam była szczerze zadowolona. Szczerze mówiąc, jestem wykończona. Nogi mnie bolą. Jestem daleko od pociągu, 40 minut jazdy pociągiem od stacji. Tym bardziej powinienem zostać. Wykrzyknął Michael. Szukał korkociągu w kuchni, ale nie mógł go znaleźć. W końcu nie obyło się bez trudności. Młody mężczyzna. Wepchnął korek do środka i nalał wino do pucharków. Lodówka była praktycznie pusta i nie było zbyt wiele do przekąszenia. Pam i Michael szybko się upili, zarówno alkoholem, jak i powietrzem w mieszkaniu. Pam poprosiła o pozwolenie na wzięcie prysznica, a w międzyczasie Michael poszedł niepewnie do sypialni rodziców, aby pościelić łóżka dla gości. Ale tak się złożyło, że znalazł się z Pam na naturalnym mahoniowym podwójnym łóżku, obiekcie wiecznej dumy Ilony. Tę noc młodzi spędzili razem. Byli niedoświadczeni w sprawach miłosnych. Ale Michał czuł się przy Pam jak prawdziwy mężczyzna i bohaterski kochanek. Z tą dziewczyną było mu niezwykle łatwo. Nie było niezręczności, sztywności, nieśmiałości. Wszystko wydawało się bardzo naturalne i łatwe, jakby to nie był ich pierwszy raz. Zasnęli dopiero o świcie. Obudził ich odgłos kogoś dobijającego się do drzwi wejściowych. Pam śpi. Chodź, otwórz. Rozległ się gniewny krzyk ciotki Aleftiny. Dziewczyna podskoczyła z przerażenia, pospiesznie wciągnęła sukienkę i rzuciła się, by otworzyć drzwi. Bystrej Aleftinie wystarczyło jedno spojrzenie na rozczochraną siostrzenicę, by zrozumieć, o co chodzi. To wszystko ma sens, przytaknęła tęsknie. Przytaknęła kurtuazyjnie, a potem zachichotała. Żywiołowa jesteś, co? Niezła. A udawałaś taką cichą. Ale to kawałek, z którym sobie nie poradzisz, dziewczyno, to nie twój ptak. I nie możecie latać razem. Mystrys załatwi cię w mgnieniu oka. Pam była przerażona i drżała jak liść na wietrze. Czy jej ciotka powie Ilonie? Martwiła się. Michael jednak nie wydawał się tym przejmować. Patrzył na zmartwioną Pam i podziwiał jej urodę, gładkie, krągłe biodra, duże piersi, silne nogi, miękkie blond włosy i zadarty nos usiany pięgami. Ta dziewczyna tak bardzo różniła się od dziewczyn, które znał w swojej klasie. Było coś wyjątkowego w jej rzadkiej urodzie, miękkiej, prostej, tak zrozumiałej i delikatnej. Obok Pam było ciepło i przytulnie. Przez cały dzień kobiety majstrowały, szorowały i sprzątały. Michael starał się nie wchodzić im w drogę i przez cały dzień ukradkiem zerkał na Pam. Nie miał ochoty wracać do domku. Bardziej niż czegokolwiek na świecie pragnął, by ciotka pospieszyła się i zostawiła go znów samego z siostrzenicą. Ale Aleftina nie spieszyła się z wyjazdem i została do wieczora. Około 7 kobiety zawołały Michaela z korytarza. Młody mężczyzna wyszedł i zobaczył je w makijażu i ubraniach. Już wychodzą! Z ust chłopaka wydobył się płaczliwy krzyk.
Tak, uśmiechnęła się Aleftina. A jutro musi przyjechać twoja matka. Mamy pracę do wykonania. Michael skinął głową zdezorientowany. Pam stała po drugiej stronie pokoju, z oczami spuszczonymi z zażenowania, nerwowo grzebiąc w torebce. Naprawdę chciał ją zatrzymać, chwycić za rękę i poprosić, żeby go nie zostawiała. Ale wstydził się okazywać swoje uczucia przed obcymi. Wstydził się do tego przyznać. Trochę bał się sarkastycznej ciotki dziewczyny. W końcu pożegnali się. Aleftina i Pam opuściły mieszkanie. Zawiedziony Michael poszedł do kuchni napić się herbaty i obwiniać się za swoje tchórzostwo. Ale 10 minut później rozległo się pukanie do drzwi. Michael otworzył drzwi z radosnym oczekiwaniem. Jego oczekiwania nie były złudne. Na progu stała przed nim Pam. Była zakłopotana, przestąpiła z nogi na nogę. Jakże był szczęśliwy w tym momencie! Pam wróciła. To oznaczało, że jej też na nim zależy. I po raz kolejny była to cudowna noc. Wyczerpani, położyli się na pościeli, przytuleni do siebie. Pam opowiedziała Michaelowi o swoim życiu, które nie było łatwe. Rodzice Pam zmarli wcześnie, gdy była dzieckiem. Jej matka zmarła na gorączkę połogową, a ojciec, 6 miesięcy później, zamarzł na śmierć w zaspie śnieżnej w drodze do domu z następnej wioski, pijany. Od tego czasu Pam mieszkała w wiosce z dziadkami. W starym domu z piecem i aneksem kuchennym na podwórku. Żyli więcej niż skromnie. Dziadek i babcia otrzymywali skromną emeryturę i ledwo wiązali koniec z końcem. Gdyby nie ogródek warzywny, umarliby z głodu. Starzy ludzie potrafili się wyżywić. Ale była nastolatka, którą trzeba było ubrać i odziać. W wieku 15 lat Pam zaczęła zarabiać własne pieniądze. Ukończyła lokalną szkołę zawodową jako tynkarz i dostała pracę na budowie za grosze. Dla bardzo młodej dziewczyny praca na budowie była bardzo ciężka. Wynagrodzenie było niskie, a ona nieustannie musiała odpierać nieczyste zaczepki ze strony mężczyzn. Więc kiedy jej ciotka Aleftina zaprosiła ją do pracy przy prywatnych naprawach, natychmiast się zgodziła. Praca też nie była piknikiem. W końcu czasami zdarzali się wybredni klienci, którzy przed zapłaceniem wytrząsali wszystkie dusze. A czasami wychodzili, nie płacąc w ogóle. Mimo to Pam nie narzekała na swoje życie i podchodziła do wszystkiego filozoficznie. Jaki był sens narzekania na los? Każdemu według potrzeb, powiedziała. Dla mnie to chyba karma. Następnego dnia Pam wróciła do domu, a Michael poszedł do domku. Tam zdał matce szczegółowy raport z postępu napraw, po czym udał się do swojego pokoju, gdzie długo rozmyślał o Pam. Sam nie mógł zrozumieć, dlaczego pociąga go ta pozornie prosta i niewykształcona dziewczyna. Ale było w niej coś, co szarpało i wzywało jego duszę i ciało. Zastanawiałem się, czy ona też myśli o mnie. Martwił się. Młody mężczyzna przypomniał sobie miękkie, przyjemne, zaokrąglone ciało Pam, jej delikatne dłonie i oczy tak lojalne i ufne. I ponad wszystko pragnął ją jak najszybciej zobaczyć. Rano Ilona pojechała do stolicy, a wieczorem wróciła i zaczęła mieć pretensje o niską jakość napraw. Zbeształa o Biboka, Aleftinę i jej krzywego czeladnika. Wszystko było dla niej złe i złe. Ten sam przypadek zepsutego klienta, o którym mówiła Pam, pomyślał Michael. Wszystko to było dla niego bardzo nieprzyjemne. W końcu chodziło o dziewczynę, która nie była mu obojętna. Następnego ranka wyjechał do Moskwy. Okłamał matkę, że ma pilną sprawę związaną ze studiami. Powiedział, że musi iść do dziekanatu. W rzeczywistości cały dzień spędził przy telefonie, czekając na telefon Pam i przeklinając siebie za to, że nie poprosił o jej adres lub numer. W porze lunchu przyjaciele Michaela przyszli i zaprosili go do kina, ale odmówił.
chociaż film zapowiadał się bardzo interesująco i naprawdę chciał go zobaczyć. Ale jak mógł opuścić mieszkanie na wypadek, gdyby Pam zadzwoniła w tym samym czasie? Ale Pam się nie ujawniła. Za to wieczorem zadzwoniła dawna koleżanka Kate z klasy. Właśnie przyjechała z nad Morza Czarnego. Dziewczyna długo i barwnie opowiadała o niezapomnianych wakacjach na południu, a zwłaszcza o tym, jak nie została przepuszczona przez miejscowych mężczyzn. Wtedy Kate zapytała Michaela, czy moglibyśmy się spotkać. Grzecznie odmówił, powołując się na zajętość. Następnie Kate śmiało zasugerowała, że jej rodzice poszli do domku i zostawili ją samą w domu. Zamierzam spędzić noc sama w sypialni, poinformowała go leniwie Kate. Jeszcze niedawno Michael podbiegłby do niej po tych słowach. Ale nie teraz. Kate była całkiem ładna, wysoka, szczupła. A po wakacjach musiała być opalona. I jeszcze piękniejsza. Teraz jednak Michael nie był zainteresowany nikim poza Pam. Kate była zakłopotana. Prawie otwarcie poprosiła Michaela o spędzenie nocy razem. Ale on odmówił. Urażona Kate obrzuciła go wyzwiskami i rozłączyła się. Ale on nie był w najmniejszym stopniu urażony przez swoją byłą koleżankę z klasy. Niech sobie myśli o nim, co chce. Miał w głowie zupełnie inne pytanie. Co jeśli już nigdy nie zobaczymy Pam? Pomyślał przerażony. A on wariował nie wiedząc. Dziewczyna zadzwoniła dopiero 2 dni później. Michael był w niebo wzięty. Nawet jeśli zrugał Pam za jej długie milczenie. Młodzi ludzie spotkali się w centrum miasta. Przespacerowali się po ogrodzie aleksandrowskim i Michael odprowadził ją na stację kolejową. Wkrótce potem lato dobiegło końca i rozpoczęły się zajęcia w Instytucie Pedagogicznym. Wykłady, seminaria, testy. Pochłaniały mnóstwo czasu i energii. Jednak każdego dnia po zajęciach Michael pędził na kolejne spotkanie z Pam. Czasami szli do kawiarni lub na spacer do parku, ale przez większość czasu gołąbki wsiadały do pociągu i jechały do pustej daczy, gdzie nikt nie mógł powstrzymać ich od kochania się z zachwytem i entuzjazmem. Trwało to aż do początku zimy, kiedy nadszedł mróz. Mały piecyk nie był w stanie poradzić sobie z takimi mrozami. Nie można było ogrzać daczy i całkowicie niemożliwe stało się pójście tam. To zdenerwowało kochanków, ale nie zniechęciło ich. A po świętach noworocznych zrozpaczona Pam niespodziewanie powiedziała Michaelowi, że jest w ciąży. Wiadomość zaskoczyła go. Jesteś pewna? Zapytał. Tak, przytaknęła. Lekarz w klinice przedporodowej potwierdził moje obawy. Jest w 7 lub 8 tygodniu. I nie mam pojęcia, co robić. Naprawdę się boję, Michael. Czy mógłbyś znaleźć mi dobrego lekarza, żeby przeprowadził aborcję, zanim będzie za późno? Michael również był zdezorientowany i obwiniał siebie za niedyskrecję, która to wszystko spowodowała. Nie znał żadnej lekarki, a jedyną osobą, do której mógł się zwrócić w tak delikatnej sprawie, była jego matka. Miała wiele znajomości w różnych kręgach, od stalarzy po handlarzy antykami. Wśród nich musiał być dobry ginekolog. Ale jak mógł zwrócić się do swojej rodzicielki z tak delikatnym problemem? W porządku, uspokoiła go Pam następnego dnia. Znalazłam lekarza przez znajomego, który zajmie się sprawą do końca tygodnia. Młody mężczyzna z początku odetchnął z ulgą, że wszystko ułoży się po ich myśli. Ale potem uczucie ulgi zostało zastąpione przez wyrzuty sumienia. Pomyślał, że w tej sytuacji zachował się jak tchórz. Narobił bałaganu. I to w krzaki. Co ze mnie za człowiek, skoro nie potrafię wziąć odpowiedzialności za własne czyny? Pomyślał krytycznie i postanowił radykalnie naprawić sytuację. Rano Michael kupił skromny bukiet białych róż i wyruszył na spotkanie z... Pam, wyjdziesz za mnie? Zapytał.
Oczywiście, że tak. Radośnie wykrzyknęła dziewczyna i ze łzami szczęścia rzuciła się na szyję ukochanego. Nie chciała go martwić i bała się przyznać, jak bardzo boi się aborcji. Teraz żal Pam spadł z jej ramion. Patrzyła na Michaela jak na rycerza, który uratował jej życie. Był z siebie niewymownie dumny, nadymając policzki w poczuciu własnej wartości. Wydawało się, że wszystko zrobił dobrze. Ale wciąż pozostawała najważniejsza rzecz – ogłosić rychłe małżeństwo matki i jak zrobić to delikatnie i poprawnie. Nie miał pojęcia, ale nie można było odkładać poważnej rozmowy na później. Nie mógł się też wycofać. Tak więc, zbierając się na odwagę pewnego wieczoru, Michael posadził matkę na kanapie i poprosił, by się nie martwiła. Po tych słowach, które powinny uspokoić Ilonę, kobieta wręcz przeciwnie, poszła jej w pięty. Wyrzucili cię z instytutu. Złapała się za serce. Nie, nie. Studia szły dobrze, zapewniał ją syn. Więc co się stało? Michael wziął głęboki oddech i wyrzucił to z siebie. Wkrótce się żenię, bo dziewczyna, którą kocham, jest w ciąży. Czy to jakiś chory żart? Ilona zapytała nerwowo, przełykając. Nie chciała wierzyć, że to prawda. Nie, mamo, to nie żart, odparł Michał. To więcej niż poważna sprawa. Jesienią przyszłego roku ja zostanę ojcem, a ty babcią. Ilona prawie zemdlała na tę wiadomość. Gestem kazała mi podać jej walokordin, a potem, gdy już doszła do siebie, zapytała, kim jest wybranka jej syna. Czy ja ją w ogóle znam? Mam nadzieję, że twoja narzeczona pochodzi z porządnej rodziny. Czy to twoja koleżanka z klasy, Kate? Kobieta zapytała. Nie, to nie ma nic wspólnego z Kate. Moja narzeczona ma na imię Pam i już ją poznałaś. To partnerka Aleftiny, która niedawno robiła u nas remont, odparł Michael z westchnieniem. Co ty powiedziałeś? Partnerka Aleftiny. Malarka zaszła w ciążę. Matka uniosła brwi ze zdziwienia. Tak, potwierdził. Chyba ci odbiło. Wykrzyknęła Ilona. Czy ty w ogóle słyszysz, co mówisz? Nie, to ty postradałeś zmysły, żeby sprowadzać do naszego domu służącą. Co ty sobie myślałeś, romansując z nią? Co ja teraz powiem ludziom, naszym przyjaciołom, współpracownikom? Jak przedstawię tę Pam? Jakie to szczęście, że twój ojciec nie dożył tego dnia i za jakie grzechy niebiosa zesłały tę karę. Mamo, proszę. Nie dramatyzuj. Nic śmiertelnego się nie stało. Pam jest uroczą dziewczyną i dobrze wychowaną, choć wiejską, odparł Michael. Jestem pewien, że też ją polubisz, kiedy ją poznasz. Ale z ciebie idiota! Rozdrażniona Ilona odparła krzykiem. Oszukała cię, omotała, jakbyś był jakimś mądrym dzieciakiem. Zobaczyła nasze bogato urządzone mieszkanie i postanowiła przejść od pionków do królowych przez łóżko. A ty się na to nabrałeś, frajerze. Nie, mylisz się. Pam nie jest taka. Michael zaprotestował, po raz pierwszy podnosząc głos na matkę. Kiedy się pobierzemy, przyprowadzę ją do naszego domu. Sama się przekonasz. Po ocenie skali zbliżającej się katastrofy, Ilona stwierdziła kategorycznie. To się nigdy nie wydarzy. Jeszcze się o tym przekonamy. Rzucił Michał i udał się do swojego pokoju, głośno trzaskając drzwiami. Kobieta została sama, siedząc na kanapie w kompletnym oszołomieniu. Czuła się tak, jakby jej życie wymykało się z rąk. Wszystko było nie do pomyślenia. Jej jedyny ukochany syn, dobrze wychowany, posłuszny chłopiec, który nigdy nie wypowiedział słowa przeciwko niej, wypowiedział jej wojnę. Ona z kolei zbojkotowała go i przestała z nim rozmawiać. Ale Michael nie przejmował się wybrykami matki.
Wszystko, na czym mu zależało, to jego ukochana i ich nienarodzone dziecko. Widywał Pam każdego dnia. Chodzili razem na spacery na świeże powietrze do parku. Takie spacery są dobre dla zdrowia matki i płodu. Następnie zakochani udawali się do cukierni, gdzie Michael wykorzystywał swoje stypendium, aby kupić Pam klops, a następnie z rozbawieniem patrzył, jak ciężarna kobieta zjada go. Przed ustami. To prawdopodobnie będzie chłopiec. Pam zauważyła pewnego dnia. Stare kobiety w wiosce mówią, że jeśli masz apetyt na słodycze, to będzie dziewczynka. Ja, z drugiej strony, mam apetyt na mięso. A to pewna oznaka dziedzica. A więc chłopiec. Michael skinął głową. Zasadniczo nie obchodziło go, kto to będzie, o ile tylko uda mu się dojść z matką do ładu. Z natury nie był człowiekiem konfliktowym, a kłótnia z kimkolwiek zawsze sprawiała mu ogromny dyskomfort. Zawsze czuł się szalenie niekomfortowo. Minął miesiąc, a Ilona nadal nie chciała z nim rozmawiać. Michał w desperacji zdecydował się więc na desperacki krok i postawił matce pytanie. Albo ona zaakceptuje całą sytuację taką, jaka jest, albo on opuści dom. Twoja Pam nigdy nie postawi stopy w moim mieszkaniu. Nie postawi stopy na tym progu, dopóki nie stanie po moim trupie, oświadczyła rozwścieczona kobieta. To koniec. Ten śmieć z tobą pogrywał, a teraz chce przejąć majątek, na który twój zmarły ojciec i ja pracowaliśmy krwią i potem. Ale nie pozwolę jej na to. W międzyczasie Michael i Pam złożyli wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego. Nadal spotykali się codziennie. Michael niejednokrotnie towarzyszył narzeczonej w wizytach w przychodni przedporodowej. Młodemu mężczyźnie wydawało się, że jego brzuch rośnie skokowo. Ilona trzymała gardę, dopóki jeden z jej mądrych towarzyszy, profesor orientalistyki, nie zwrócił jej uwagi na niezbyt świetlaną przyszłość. Jeśli tak dalej pójdzie, stracisz syna, powiedziała. W twojej sytuacji najlepiej się z tym pogodzić, a potem zobaczymy. Życie postawi wszystko na swoim miejscu. W końcu rozwód nie jest wykluczony. Pewnego dnia twój Michał przejrzy na oczy i znajdzie równego sobie. Ilona, choć samowolna, nie była głupia. W końcu posłuchała rady przyjaciółki i zaczęła budować mosty. Wciąż jednak odmawiała zamieszkania z Pam, woląc wynająć im mieszkanie. Zbliżał się dzień ślubu. Historyk sztuki nie mógł zostawić swojego jedynego syna bez uroczystości. W końcu to był pierwszy raz, kiedy moja mała krew wychodziła za mąż i daj Boże, nie ostatni. Pomyślała. Ilona zarezerwowała restaurację. Kupiła synowi drogi garnitur. A Pam dostała suknię ślubną, której panna młoda absolutnie nie znosiła. Ona, jak wszystkie dziewczynki, od dzieciństwa marzyła o białej sukni ślubnej, ale przyszła teściowa podarowała jej beżowy, surowy garnitur. Nieprzyzwyczajona do noszenia takich rzeczy, Pam czuła się nie na miejscu, jakby nie była panną młodą, ale pracownicą przyjęcia. Mimo to Pam założyła garnitur na wesele, aby zadowolić teściową. Na weselu była nieśmiała, ponieważ otaczali ją ludzie, których nie znała i którzy byli dla niej ważni. Wszyscy byli profesorami i studentami kierunków ścisłych. Wszyscy goście ze strony pana młodego patrzyli na pannę młodą z pewną arogancją. Była szczera sympatia dla Ilony i tylko jedna dziewczyna z czasów jej szkoły zawodowej. Ciotka Aleftina z jakiegoś powodu nie przyszła na wesele. Może się wstydziła. A może po prostu była zazdrosna o szczęście siostrzenicy. Chociaż Ilona pomagała nowożeńcom finansowo, wciąż rozpaczliwie brakowało im pieniędzy. Ale Michał nie śmiał prosić matki o więcej. To było wystarczająco żenujące. Nowożeńcy musieli więc coś z tym zrobić. Pam nie mogła przeprowadzić remontu w późnym wieku. Z dużym brzuchem było ciężko. Bardzo bolały ją kolana.
lekarz zabronił jej aktywności fizycznej. Ale przyszła mama nie była przyzwyczajona do siedzenia na rękach. Więc teraz znalazła sobie pracę w domu. Robiła na drutach rzeczy dla dzieci, a następnie sprzedawała je na targu. Przynosiło to niewielki dochód, ale jednak. Michael również próbował coś zarobić i w wolnym czasie wykonywał dorywcze prace. Jakoś udawało im się wiązać koniec z końcem. Udało im się nawet zaoszczędzić na wózek dla dziecka. W planowanym, owinięta wełnianym, białym szalem Pam szła spokojnie zaśnieżonymi alejkami starego cmentarza. W dłoniach mocno ściskała bukiet 6 białych róż. Te kwiaty były przeznaczone dla jej bliskich. 2 kwiaty dla jej syna, 2 dla teściowej, a pozostała para dla jej ukochanego męża Michaela, który niedawno zmarł. Minęło 40 dni, odkąd byłeś ze mną. W myślach zwróciła się do zmarłego męża. Jakie to niesprawiedliwe, jakie to okrutne z twojej strony. Dlaczego zostawiłeś mnie samą na całe życie? Obiecałeś, że zawsze będziemy razem. A teraz jestem sama. To było tak, jakby pochodzili z różnych planet. Oboje tak bardzo się od siebie różnili. A jednak mieli coś, co trzymało ich razem przez lata. Jeśli nie miłość, to było to silne uczucie, które ich połączyło. I pozostali razem pomimo wszystkich konwenansów i długotrwałego sprzeciwu ze strony teściowej. Michael urodził się w inteligentnej rodzinie. Jego ojciec, który pracował dla rządu, nie żył od kilku lat, a owdowiała matka, Ilona, była znanym w małych kręgach historykiem sztuki. Tego pamiętnego lata Michał skończył właśnie 20 lat. Długowłosy, chudy student pedagogiki, spędzał upalne dni na przedmieściach. Faktem jest, że Ilona postanowiła zrobić remont w mieszkaniu i aby nie odczuwać niedogodności związanych z tym przedsięwzięciem, matka z synem przeniesieli się tymczasowo do domku letniskowego. W sierpniu prace remontowe dobiegały końca i pewnego ranka rodzice wysłali Michała do Moskwy. Cel młodego mężczyzny był prosty – sprawdzić, jak idą prace remontowe i umówić się z malarzami na mycie okien i wyniesienie podstawowych śmieci. Ilona z reguły wolała sama wykonywać tego typu prace, trzymając się zasady. Jeśli chcesz, żeby było zrobione dobrze, zrób to sam. Generalnie lubiła mieć kontrolę. Ale tego dnia miał ją odwiedzić bardzo znany profesor orientalistyki. I nie było mowy, by kobieta zmieniła termin. Michael z radością spełnił prośbę matki. Był zmęczony tkwieniem pośrodku niczego. Chciał wrócić do domu. Do stolicy, gdzie życie. Wrzało. Do przyjaciół, zgiełku miasta i telewizji. W końcu drzwi wejściowe do mieszkania zostały przykryte gazetami. A na gumowej macie przy drzwiach odciśnięte były miniaturowe białe ślady stóp. Wszystko to wyraźnie wskazywało na trwający remont. Drzwi były uchylone. Z radia w mieszkaniu wydobywał się głośny, melodyjny dźwięk. Męskie głosy śpiewały w obcym języku. Michael wszedł cicho do przedpokoju i zobaczył młodą dziewczynę w czarnych spodniach dresowych podwiniętych do kolan. Miała na sobie tylko beżowy stanik, który podkreślał obfite piersi. UPS, dziewczyna krzyknęła głośno, natychmiast zakrywając dekolt dłońmi. Jej okrągła, ładna twarz była posiniaczona z zażenowania, a białe bielactwo było widoczne nawet pod białym pudrem. Ładna blondynka wyglądała na jakieś 18-19 lat. Przepraszam, nie spodziewałam się nieznajomych. W mieszkaniu jest po prostu za gorąco, wyjaśniła i pospiesznie wykofała się do kuchni. Nie jestem obcy. Jestem gospodarzem, odparł Michael. Starał się zachować zimną krew. Choć tak naprawdę sam był zakłopotany przed dziewczyną. Teraz mógł to zrobić. Krzyknęła malarka z kuchni kilka minut później. Kiedy Michael wszedł, miała już na sobie krótką sukienkę w drobne kwiatki. Dobrze na niej wyglądała.
Przepraszam za to jeszcze raz, powtórzyła zawstydzona. To było takie żenujące. Nie, to byłaś ty, przepraszam. To była moja wina. Powinienem był zapukać pierwszy, powiedział z kolei Michael. Młody mężczyzna wyciągnął rękę. Mam na imię Michael. A ty? Dziewczyna spojrzała na swoją pobieloną dłoń, wytarła ją kilka razy o sukienkę i uścisnęła dłoń Michaela. A ja jestem Pam. Nastąpiła niepauza. Następnie oprowadziła Michaela po mieszkaniu, pokazując mu owoce swojej ciężkiej pracy. Jakie tapety ci się podobają? Jednokolorowe w korytarzu czy kwiatowe w sypialni? Zapytała. A ta pastylka w salonie jest bardzo oryginalna, prawda? Michael skinął głową, mimo że nie znał się na remontach i wystroju wnętrz. Szczerze mówiąc, było mu to obojętne. Potem Pam. Zaprowadziła go do łazienki. Co sądzisz o nowej toalecie? A płytki ceramiczne? Są takie błyszczące. Podoba ci się? Zapytała. Potem Pam pokazała bielone sufity w kuchni. Nowe, gładkie linoleum na podłodze. I była tak szczerze szczęśliwa, jakby to było jej własne mieszkanie. Nie mogę uwierzyć, że zawracam ci głowę. Pam wzruszyła ramionami. Musisz być zmęczona podróżą. Napijesz się herbaty. Zaraz ją zrobię. Michael ma rację. A ja będę ją obwiniać, bo jest przestępczynią. Nie udało jej się wychować jednego dziecka, ponieważ jest nieostrożna i nieodpowiedzialna. Najbardziej wymownie świadczy o tym jej rzekomo nieplanowana ciąża. To nigdy nie mogłoby mi się przydarzyć, oświadczyła starsza kobieta. Para nie kłóciła się z nią. Byli zbyt zajęci innymi sprawami, próbą uratowania syna. Nigdzie go nie leczyli. Odwiedzili wszystkie ośrodki leczenia uzależnień i kliniki w szpitalach psychiatrycznych i prywatnych klinikach. Prosili zarówno o darmową, jak i płatną pomoc. A potem pojawiły się wszelkiego rodzaju spiski ludowe. Psychiki z hipnozą i jasnowidzące babcie. Czasami wszystkie te manipulacje dawały pozytywne rezultaty. Nie chcę tak dłużej żyć, wyznał Oliver swoim rodzicom. Samo myślenie o dawce jest nie do zniesienia. Czuję się, jakbym był zniewolony przez te przeklęte narkotyki. Obiecuję, że wyzdrowieję i będę prowadził zdrowsze życie. Wrócę do szkoły i zdobędę dyplom. Michael i Pam uwierzyli w przysięgę swojego dziecka. A raczej naprawdę chcieli w nie wierzyć. Zawsze byli przy nim. Znajdowali dla niego nowe rzeczy do zrobienia. Sugerowali różne hobby. Ale on szybko stracił zainteresowanie. Mijał miesiąc lub dwa. Oliver załamywał się i wszystko zaczynało się od nowa. I znowu lekarze w klinice podawali mu płyny dożylne. Lekarze nie dawali żadnych prognoz. Po prostu wyprowadzili go z ciężkiego stanu i tyle. Na oczach rodziców podczas odstawiania narkotyków ich syn zmieniał się z człowieka w prawdziwego potwora. Żądał pieniędzy. Jeśli nie dostawał tego, czego chciał, przeklinał, a nawet podnosił rękę na matkę lub ojca. Aby kupić dawkę, zaczął kraść pieniądze z domu, a następnie kosztowności. Biedna Pam obijała lód, szukała nowych metod, lepszych specjalistów, narkotyków. A Michael nie mógł uwierzyć, że szanowany człowiek może mieć takiego nic niewartego syna. Pracuję w edukacji, zasiewam w umysłach młodych ludzi to, co rozsądne, dobre, wieczne. Ale przegapiłem własnego syna. Westchnął ciężko. Teraz Michael wstydził się podnieść głowę, spojrzeć ludziom w oczy i podzielić się tym bólem z małżonką. Nie było też nikogo, z kim mógłby się nim podzielić. Wyczerpująca walka o zdrowy styl życia trwała prawie 3 lata. Przez cały ten czas Pam i Michael żyli na beczce prochu.
Para modliła się i miała nadzieję na uratowanie syna i nie zrezygnowała z prób uwolnienia go ze szponów śmiertelnego uzależnienia. Ale niestety, nie byli w stanie tego zrobić. Narkotyki zwyciężyły. Pewnego dnia stało się to, czego para tak bardzo się obawiała. Ich Oliver przyjął śmiertelną dawkę i zmarł z przedawkowania. Pam nie wspominała dobrze pogrzebu syna. W tym czasie Michael był odpowiedzialny za wszystkie przygotowania. Mówią, że złe rzeczy nie przychodzą same. Po śmierci Olivera nastąpiło kolejne nieszczęście. W następstwie tragicznego odejścia wnuka Ilona doznała udaru. Starsza kobieta była sparaliżowana. Nie mogła już mówić, poruszać się ani dbać o siebie. Pam przejęła opiekę nad ciężko chorą teściową. Musiała zrezygnować z pracy i całkowicie poświęcić się opiece nad Iloną. Pam musiała potulnie myć, kąpać, karmić kobietę, która przez całe życie jej nie lubiła i ganiła przy każdej okazji. Zmęczona. Ciężko ci z matką. Michał zapytał ją współczująco w drodze z pracy do domu. Ilona bardzo przytyła w ostatnich latach i fizycznie trudno było ją nosić. Nie, w porządku. Pam uśmiechnęła się zawadiacko, ledwo mogąc ustać na nogach ze zmęczenia. Przyzwyczaiła się do znoszenia życiowych perypetii i nie miała w zwyczaju narzekać. Rok później Ilona zmarła w ramionach niechcianej synowej. To tyle, jeśli chodzi o ironię losu. Michał znajdował ukojenie w pracy i pochłaniała go praca naukowa. Zawsze wyjeżdżał w podróże służbowe, a teraz rzadko bywał w domu. Nieco oddalił się od Pam, ale ona go za to nie winiła. Wiedziała, że każdy ma swój własny sposób radzenia sobie ze stratą bliskich. Michael wolał milczeć o wszystkim, co dotyczyło Olivera. Ona, z drugiej strony, chciała mówić. O nim cały czas, wspominając, jak spadł z drzewa w wiejskim domu, gdy miał 6 lat, jak przyniósł do domu zapchlonego kociaka w 2. klasie, jak nauczył się jeździć na rowerze, jak po raz pierwszy zakochałem się w dziewczynie z sąsiedztwa. Bardzo pięknej, ale strasznie niegrzecznej. Wszystko to zostało w innym szczęśliwym, spełnionym, obszernym życiu. Za co? A co najważniejsze, dla kogo ona teraz żyje? O kogo się troszczy? Jej syn odszedł, wnuków nie będzie. Jaki jest sens istnienia? Swego czasu Pam nawet poważnie rozważała adopcję. A gdybym zasugerowała Michaelowi, by zaopiekował się jakimś porzuconym dzieckiem o skomplikowanym losie? Zastanawiała się. Przez długi czas kobieta chciała przedyskutować ten wielki krok z mężem, ale nie zdecydowała się. Wkrótce sama zrezygnowała z tego pomysłu. W końcu dziecko to nie zabawka w sklepie. Nie można jej odłożyć z powrotem na półkę, jeśli się nie podoba. Poza tym to wielka loteria. Co jeśli Ilona miała rację i Olivera naprawdę zabiły złe geny dziadka ze strony matki, pomyślała Pam. Gdzie gwarancja, że adoptowane dziecko z sierocińca będzie miało dobre geny? Mówiąc wprost, szanse są nikłe. Aby odwrócić uwagę i zająć się sobą. Pam wróciła za ladę w sklepie spożywczym. Minęło 5 lat. Życie było spokojne i pozbawione radości. Jeden dzień następował po drugim. Tak podobny do poprzedniego smutek zawsze przychodzi nagle. Tego zimowego poranka szykowała się do pracy. Kiedy zadzwonił telefon. Czy to Pam? Zapytał nieznany męski głos na drugim końcu linii. Tak, słucham, odpowiedziała. Bardzo mi przykro. Ale faktem jest, że pani mąż zginął dziś w wypadku drogowym. Nasze kondolencje, powiedział ten sam monotonny męski głos. Ciało pani męża znajduje się w moskiewskiej kostnicy numer 5, wyślę ci adres. Pam powoli opadła na krzesło. Czekaj, nie rozumiem. Chcesz powiedzieć, że Michael nie żyje? Pam nie mogła uwierzyć własnym uszom. Niestety tak.
Osoba na drugim końcu linii odpowiedziała. Ale to musi być jakaś pomyłka. Bez cienia. Wątpliwości, odparła Pam. Faktem jest, że mój mąż jest na sympozjum na Węgrzech. Nie ma możliwości, żeby był w Moskwie. Co więcej, jego samochód stoi teraz zaparkowany pod naszym oknem. Więc musi się pani mylić. Rozumiem, że jest pani w szoku. Powtórzę więc jeszcze raz. Pani mąż, Michael, miał wypadek samochodowy. To była wina kierowcy, który zasnął, a jego ciężarówka zjechała na nadjeżdżający pas i uderzyła w samochód pani męża. W rezultacie wszyscy pasażerowie ciężarówki zginęli, zanim przyjechała karetka, sprecyzował rozmówca. Wszyscy pasażerowie! Pam zapytała ponownie. Chce pani powiedzieć, że w samochodzie były jeszcze inne osoby? Tak, pani mąż był z kimś. Mężczyzna odpowiedział. Ale w tej chwili nie o to chodzi. Musi pani pojechać do kostnicy, aby zidentyfikować ciało i to jak najszybciej. Pam odłożyła słuchawkę. Myśli w jej głowie były zdezorientowane. Co to za bzdury? No bo jak Michael mógł być w Moskwie, skoro jeszcze wczoraj dzwonił do mnie z Węgier? Kobieta nie rozumiała. Po co miałby mnie okłamywać i odgrywać tę całą komedię? Pam kilkakrotnie próbowała dodzwonić się na telefon komórkowy męża, ale był wyłączony. Potem postanowiła zadzwonić bezpośrednio do hotelu, ale nie mogła sobie przypomnieć, w którym jej mąż zatrzymał się o tej porze. Dzwonienie do wszystkich hoteli było głupotą. To był błąd. Niedorzeczne, tylko szaleństwo szaleńca. To po prostu niemożliwe. Teraz będę mógł na własne oczy przekonać się, że ciało ofiary wypadku należało do zupełnie obcej osoby. Pam dała się namówić na pójście do kostnicy. Ale niestety zidentyfikowała zmarłego mężczyznę jako swojego męża. Jak to możliwe? Pam była oburzona, gdy minął szok spowodowany uświadomieniem sobie, co się stało. Czyżby Michael mnie oszukał i naprawdę nigdzie się nie wybierał? Ale po co było to kłamstwo? Herches la femme, jak mawiają Francuzi. Drugie ciało, należące do kobiety, Pam również widziała. I natychmiast rozpoznała zmarłą. To była Olivia, asystentka jej męża. Kiedyś była jego studentką i zapowiadała się bardzo obiecująco. Dziewczyna była bardzo utalentowana, powiedział o niej Michael. Ale pochodzi z bardzo biednej rodziny, nie ma ojca, jej matka zawsze choruje. Olivia musi się uczyć i jedyne, o czym myśli, to jak zarobić trochę grosza na lekarstwa dla matki. Los dziewczynki pod pewnymi względami przypominał Pam jej własny, więc nie miała nic przeciwko temu, że Michael okresowo jej pomagał, także finansowo. Pam nie widziała nic złego w tym, że jej mąż chciał w jakiś sposób wesprzeć Oliwię. Stracił jedynego syna i postanowił zaopiekować się młodą, utalentowaną dziewczyną. Co w tym złego? Michael prowadził ją, podpowiadał, był jej mentorem. Później, gdy Olivia uzyskała dyplom, zatrudnił ją do pracy. Nic więc dziwnego, że Michael i jego protegowana byli razem w samochodzie, Pam tego nie widziała. Była zdezorientowana czymś innym. Dlaczego mój mąż okłamał mnie w sprawie sympozjum? I dokąd on i Olivia jechali o tak późnej porze? Nie rozumiała tego. Pomysł, że Michael ją zdradza, wydawał się niewiarygodny. Przez wszystkie lata małżeństwa nigdy nie dał jej najmniejszego powodu, by w niego wątpiła. Co było do powiedzenia? Czcił ją. Poza tym jej mąż był wdzięcznym człowiekiem i nie byłby w stanie zdradzić żony po tym wszystkim, co dla niego zrobiła. To w ogóle nie leżało w jego charakterze. Poza tym, zawsze ufali sobie we wszystkim. Pam nie mogła więc uwierzyć, że był niewierny i miała najbardziej niezwykłe teorie. Ale nie mogła rzucić żadnego światła na tę tajemniczą historię 40 dni, która nie dawała jej spokoju.
Pam błądziła myślami po cmentarzu. Zobaczyła znajome ogrodzenie. Następnie, obok pokrytego śniegiem grobu swojej rodziny, zobaczyła dwie samotne postacie. Jedna była kobieca i raczej wątła, a druga mała, wyraźnie należąca do dziecka. Kto to mógł być? Zaskoczona Pam zaczęła przeglądać w pamięci wszystkich, których znała. Gdy podeszła bliżej, dostrzegła z tyłu kobietę w długim zielonym płaszczu i puchatym białym szaliku oraz chłopca w wieku około 5 lub 6 lat w niebieskiej kurtce i jasnej czapce z dużym pomponem. Mówił głośno, gestykulując energicznie i trochę sepleniąc. Dzień dobry, przywitała się Pam. Kobieta w zielonym płaszczu wzdrygnęła się i odwróciła. Była 20 lat starsza od Pam. Na jej twarzy malowała się konsternacja, jakby zobaczyła ducha, a nie człowieka. William, musimy iść! Powiedział nieznajomy do chłopca, chwytając go mocno za rączkę dzianinowej rękawicy. Zachowywała się bardzo niespokojnie i starała się nie patrzeć Pam w oczy. Mały chłopiec natomiast, gdy się odwrócił, natychmiast uśmiechnął się otwarcie do Pam, odsłaniając usta z brakującymi przed nimi zębami. W tym momencie serce kobiety zatonęło. Dziecko wyglądało jak dwa groszki w stronku, jak jej mąż, a także jak Oliver jako dziecko. Podobieństwo było uderzające. Nasza rasa. Zadowolona Ilona skinęła głową. Z jakiegoś powodu Pam pomyślała. Pospiesz się, Williamie, mruknęła z żalem starsza kobieta, odwracając się do chłopca. Ale ja chcę jeszcze trochę czasu z tatą. Tupnął nogą mały, próbując wyrwać mu rękę. Powiedziałam, chodź. Bezkompromisowym tonem powtórzyła kobieta i pociągnęła chłopca gwałtownie w stronę wyjścia. Pam patrzyła za nimi. Co ten mały chłopiec właśnie powiedział? Że chce być ze swoim tatą. A może źle usłyszałam, nie rozumiała. Kręciło jej się w głowie i usiadła na ławce, którą razem z Michaelem ustawili w zeszłym roku, żeby nie upaść. Kim był ten chłopiec i kogo nazywał tatą? Mój małżonek, a może mój syn? Czy Oliverowi udało się zostawić spadkobiercę? Pytania Pam kręciły się jak na karuzeli. Ale dlaczego do tej pory nic o tym nie wiedziałam? Wszystkie jej przypuszczenia wydawały się jak z fantazji. Po chwili oddechu Pam wstała. Co ja tu robię? Głupia, skarciła samą siebie. Musi ich dogonić i zapytać, co knują. Pam rzuciła się do wyjścia, ale nie zdążyła. Kobieta w zielonym płaszczu i chłopiec odjechali autobusem tuż przed nią. Przez całą noc Pam nie mogła zasnąć. Zastanawiała się, kogo widziała dziś na cmentarzu. Chłopiec w jej wieku mógł być synem Olivera. Ale nie przypominała sobie, żeby jej syn był ostatnio otoczony dziewczynami. A jeśli tak, to były uzależnione jak on. Czy jedna z nich mogła urodzić Olivera? Jeśli tak, to gdzie ją teraz znaleźć? Czy to mógł być ten chłopak? Nieślubny syn Michaela. Tej opcji Pam również nie brała pod uwagę. Rano zebrała się na odwagę i zadzwoniła do starego chłopaka swojego męża, tego samego, który kiedyś dał mu butelkę gruzińskiego wina, aby rozpocząć romans z Michaelem. Za życia Michael był z nim dość blisko i mógł być świadomy jego sekretów. Pam była zdeterminowana, aby dotrzeć do sedna sprawy. Bez względu na to, jak gorzkie może to być. Ale towarzysz milczał. Może nie chciał wydać swojego zmarłego przyjaciela. Może naprawdę nie był świadomy swoich sekretów. 3 dni później zadzwonił dzwonek do drzwi Pam. Nie spodziewała się nikogo i zastanawiała się, kto to może być. Patrząc przez wizję, Pam prawie krzyknęła z zaskoczenia. Po drugiej stronie drzwi stała starsza kobieta w zielonym płaszczu. Dzień dobry. Nie zna mnie pani, ale niedawno się spotkałyśmy, powiedziała przybyszka, gdy gospodyni otworzyła drzwi.
Tak, na cmentarzu. Pamiętam cię. Byłaś z małym chłopcem, potwierdziła Pam. Zgadza się. Mam na imię Alice. Kobieta, która się przedstawiła. I mam z tobą coś poważnego do omówienia. Kobieta zaprosiła Alice do środka. Zdjęła płaszcz i nadmierna chudość staruszki ujrzała światło dzienne. Czemu zawdzięczam przyjemność twojej wizyty? Zapytała Pam. Może powinnyśmy usiąść, zauważyła Alice. To nie jest łatwa rozmowa dla żadnej z nas. W takim razie chodźmy do kuchni, powiedziała Pam. Kiedy kobiety usiadły naprzeciwko siebie przy stole, nieproszony gość rozpoczął swoją opowieść. Widzisz, jestem matką Oliwii, powiedziała. Tą, która pracowała z Michaelem. Chcę, żebyś wiedziała, że jestem bardzo wdzięczna twojemu zmarłemu mężowi. Był wspaniałym człowiekiem. Do końca. Życia będę mu dziękować za wszystko, co zrobił dla mojej córki. Był złotym człowiekiem. Niech spoczywa w pokoju. A jaki mądry człowiek, jaka jasna głowa! Moje najszczersze kondolencje. Jego odejście to niezastąpiona strata dla nas wszystkich, w tym dla nauki. Dziękuję. Pam skinęła głową. A ty z kolei przyjmij moje. Straciłaś córkę, prawda? Tak, przytaknęła Alice. Była moim jedynym dzieckiem. Przez długi czas nie mogłam urodzić. Zrezygnowałam z radości macierzyństwa, bo moje małżeństwo się rozpadło. Mąż nazwał mnie marnotrawną i zostawił dla kogoś innego. Nigdy nie wyszłam ponownie za mąż. A potem, w wieku prawie 40 lat, kiedy nie miałam już nadziei, Bóg zesłał mi córkę. Urodziła się w wyniku przelotnego wakacyjnego romansu. Niesamowite, prawda? 8 lat z prawowitym mężem, nigdy nie zaszłam w ciążę. A potem jedna namiętna noc. I oto rezultat. Nie rób ze mnie dziwki. Wcale tak nie jest. Po prostu ten mężczyzna był tak czarujący, tak wytrwały. Sprawił, że uwierzyłam w miłość. Uległam jego rozbrajającemu urokowi, szumowi fal. Tak łatwo stracić głowę, zwłaszcza gdy nie jest się już młodym. A to może być ostatnia szansa na kobiece szczęście. Jednak, jak można się domyślić, romans nie wypalił. Moja randka uciekła bez pożegnania. Później dowiedziałam się, że był żonaty. Ale nie mam mu tego za złe, bo dał mi coś więcej niż tylko szczęśliwe chwile. Dał mi sens mojego życia, moją niezamierzoną radość. Nazwałam moją córkę Oliwia, ponieważ naprawdę była dla mnie światłem w oknie. Sama jestem sierotą i nie mam rodziny. Wychowywałam córkę sama, bez niczyjej pomocy. Szczerze mówiąc, nie było łatwo. Muszę przyznać, że żyło nam się ciężko, niemal na skraju ubóstwa. Szczególnie ciężko było, gdy zachorowałam. Ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Lwią część pieniędzy wydawaliśmy na leki. Ale wszystko się zmieniło, gdy w życiu Oliwii myślałem się, ale milczałem. Dopiero po porodzie córka powiedziała mi, że ojcem Williama jest Michael. Ale wystarczyło jedno spojrzenie na chłopca, by wiedzieć, czyim jest synem. Nie ma potrzeby przeprowadzania testów DNA. Wiedziałaś od razu, prawda? Pam nic nie powiedziała. Słuchanie wyznań tej nieznajomej sprawiało jej ból. W końcu Oliwia była częstym gościem w ich domu. Pam traktowała ją jak córkę. Więc jej mąż nie żywił do niej ojcowskich uczuć. Pam chciała zakryć uszy, ale musiała usłyszeć wszystko i zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. W przeciwnym razie utknęłaby w ciemności do końca życia. Uwierz mi, przykro mi, że muszę ci to wszystko powiedzieć, kontynuowała Alice. Jakby potrafiła czytać w myślach Pam. Jak już mówiłam,
Ja też byłam zdradzana przez mojego byłego męża. Wiem, czym jest zdrada, jak bardzo boli. Dlaczego więc przyszłaś tutaj i zaczęłaś tę nieprzyjemną rozmowę? Pam zapytała sucho. Nigdy bym tego nie zrobiła. Zapewniam, że moja misja jest nie do pozazdroszczenia. Tylko ze względu na przyszłość Williama odważyłam się przyjechać. Na cmentarzu, kiedy spotkaliśmy się przypadkiem, byłem zagubiony. Nie byłam jeszcze pewna, co robić. A teraz siedzę naprzeciwko ciebie i mówię to wszystko. I wciąż nie wiem, czy postępuję słusznie. Ale powinieneś wiedzieć, że do tego kroku zmusiły mnie potężne okoliczności, przyznała Elis. Jakie to były okoliczności? Zapytała gospodyni. Od dłuższego czasu poważnie choruję, powiedziała z ciężkim westchnieniem. Ale choroba postępuje i nie ma sposobu, by z nią walczyć. Moje ciało jest wyczerpane. Po prostu nie ma już siły, by oprzeć się chorobie. Nie zostało mi wiele życia, najwyżej kilka miesięcy. A teraz martwię się, co stanie się z moim wnukiem po mojej śmierci. To nie jest łatwa sytuacja. Jego matka nie żyje, ojciec jest w grobie, a on nie ma innych krewnych poza mną. Zostanie sam na świecie i trafi prosto do sierocińca. Widziałem z pierwszej ręki, jak ciężko tam jest. Nie chciałabym, aby mój wróg przechodził przez takie upokorzenie. Okrucieństwo, którego doświadczyłam. Nie takiego losu chcę dla William. Co to ma wspólnego ze mną? Pam była zaskoczona, nie bardzo wiedząc, do czego intruz zmierza. Myślałam, że możesz go mieć dla siebie, jeśli chcesz. Elis powiedziała cicho. Ja. Gospodyni nie mogła uwierzyć własnym uszom. Czy ty w ogóle siebie słyszysz? Jesteś bardzo dobrą kobietą. Wiem to z tego, co powiedział mi Michael. Zawsze powtarzał, że jego żona to wspaniała dusza. To dlaczego tak cudownie mnie zdradzał? Pam uśmiechnęła się gorzko. Nie sądzę, żeby Michael kochał moją córkę. Na pewno nie tak bardzo, jak kochał ciebie. Po prostu ukrywał się w związku z nią. Jak struś, który chowa głowę w piasek, kiedy się boi. Olivia stała się jego bezpieczną przystanią, azyłem, w którym mógł się na chwilę schronić i odzyskać siły. Przy niej nie myślał o problemach w rodzinie. To było tak, jakby na chwilę zanurzył się w innej rzeczywistości, uciekając od swoich problemów i trudności. Prawdopodobnie po prostu zagłuszał ból mojego syna, zasugerowała Elis. Dlaczego nie zagłuszyłam swojego bólu w ramionach kogoś innego? Wykrzyknęła Pam. W jej oczach zalśniły łzy. To tylko podkreśliło, jakim jesteś uczciwym i przyzwoitym człowiekiem, zauważyła Elis. Właśnie z tego powodu chcę, żebyś przejął opiekę nad moim wnukiem. Naprawdę chcesz, żebym adoptowała Williama? Pam wyjaśniła. Ty chyba żartujesz. Niestety, nie jestem teraz w nastroju do żartów, odparła Elis. Twoja sytuacja finansowa jest dość stabilna i jestem pewna, że dziecko nie będzie dla ciebie ciężarem. Być może, wręcz przeciwnie, pomoże ci. Bo z tego, co wiem, ty też jesteś teraz sama na świecie. Pam wpatrywała się w swojego gościa, próbując przetrawić to, co właśnie powiedziała. Nie proszę cię o odpowiedź w tej chwili. Wiem, że to skomplikowana i delikatna sprawa. Właśnie pochowałaś swojego męża. I oto jestem z moją prośbą. Musisz to przemyśleć, rozważyć, obliczyć, a następnie podjąć właściwą decyzję. Ale błagam, okaż miłosierdzie biednej sierocie. Tylko ty możesz go uratować. Wychodzę, ale zadzwonię jutro wieczorem. Z tymi słowami Elis pośpiesznie opuściła mieszkanie profesora, pozostawiając Pam w całkowitym oszołomieniu. Nadszedł czas, aby przyznać, że jej mąż Michael prowadził podwójne życie.
Jak mogłeś mi to zrobić? Płakała, patrząc na portret męża w czarnej, żałobnej wstążce. Oczywiście nie było odpowiedzi. Ale tej nocy śniła o swoim zmarłym mężu. Był na kolanach, żałował i błagał o przebaczenie. Pam obudziła się, gdy za oknem ledwo wstawał świt. Zapowiadał się pracowity dzień. Będzie musiała podjąć doniosłą decyzję, decyzję, która zmieni nie tylko jej życie, ale także życie małego człowieka, w którego żyłach płynęła krew jej męża. William, syn Michaela. Było to oczywiste gołym okiem. Ale ten niewinny mały chłopiec był zupełnie obcy dla Pam. Nie miał z nią nic wspólnego. O czym myślała za każdym razem, gdy patrzyła na tego blondwłosego, chudego chłopca? Czy był ciągłym przypomnieniem niewierności jej męża? I czy mogłabym wychować przyzwoitego mężczyznę? Zastanawiała się Pam. W końcu straciła własnego syna. Z drugiej strony Alice miała rację. Naprawdę była samotna jak sierota William. Jakie życie ją czekało? Zimne, długie noce, puste dni, samotne wakacje. Nikogo, z kim mogłaby wypić herbatę. Nikogo, z kim mogłaby porozmawiać wieczorem przy filiżance herbaty. Pam błądziła w labiryncie swoich myśli, niczym Tezeusz w greckim micie, nie mogąc znaleźć wyjścia. Jak wyjaśnić pojawienie się tego chłopca znajomym, kolegom, sąsiadom? Zastanawiała się. Muszę powiedzieć prawdę. Nie chcę trząść brudami przed ludźmi. Od razu pojawią się plotki, brudne plotki. Wszyscy będą mówić o tym, jak. Szanowany naukowiec Michael zdradził swoją prawowitą małżonkę z młodą studentką. Krytycy będą zacierać ręce, bo ci zazdrośni ludzie, jeśli dasz im powód, obrzucą błotem imię zmarłego profesora. Było wiele niuansów. Pam sama nie była młoda. Była dzieckiem. I przedszkolakiem. Będzie wymagał dużo uwagi i energii. Trzeba go będzie przydzielić do przedszkola, a potem zaprowadzić do szkoły i zaprowadzić do klas i sekcji, sprawdzić jego pracę domową, pójść na konferencje z rodzicami i nauczycielami. Czy jest gotowa na to całe zamieszanie? Miała już swój udział w wyzwaniach. Czy nie zasłużyła na spokojną starość? Ale kilka lat temu sama myślała o adopcji. A teraz chłopiec, można powiedzieć, stoi na jej progu. Nie trzeba było nikogo szukać, nie trzeba było wybierać jak prezentów w sklepie, nie trzeba było myśleć o jakiejś genetyce. Doskonale wiedziała, kim był ojciec Williama i kim była jego matka. Poznała nawet osobiście jego babcię. Pam spędziła cały dzień na zastanawianiu się. Nie, to był głupi pomysł. Przede wszystkim powinnam była odmówić Alice. Michael narobił bałaganu. Więc dlaczego ja mam to sprzątać? W końcu to nie żart. Małe dziecko to ogromna odpowiedzialność. Dzieci chorują cały czas. Bywają niegrzeczne, psotne, humorzaste. I nie jestem gotowa, by znów podążać tą drogą, podsumowała Pam. Ale myśl o przedłużeniu jej wciąż ukochanego męża biegającego gdzieś po świecie nie dawała jej spokoju. Jak mam żyć z myślą, że mój brat Oliver wychowuje się w sierocińcu? Zadawała sobie pytanie Pam. Co pomyślałby o mnie mój syn? Tego wieczoru, gdy zadzwoniła Alice, Pam powiedziała jej, że zgodziła się adoptować chłopca. Nie możemy pozwolić, by syn tak wybitnego naukowca mieszkał w sierocińcu. Zdecydowanie, powiedziała. Nastąpiły tygodnie biegania po wszelkiego rodzaju biurokracjach i urzędach. Pam się spieszyła, miała do załatwienia całą papierkową robotę. Kiedy Alice jeszcze żyła. Matka Oliwii walczyła, choć nie było jej łatwo. Z dnia na dzień jej stan się pogarszał. Dosłownie topniała na jej oczach. Osłabiona, po 2 miesiącach od ich pierwszego spotkania, kobieta odeszła.
Tego dnia Pam przyprowadziła Williama do swojego domu. Widzieli się już wiele razy. Chłopiec przyzwyczaił się do niej. Ale to był pierwszy raz, kiedy William był w mieszkaniu swojego ojca. Dlaczego mój tata tu jest? Pierwsze, o co zapytał, gdy zobaczył portret Michaela na ścianie. Twój tata tu mieszkał i dużo pracował. Widzisz tę wielką bibliotekę. Jest tam wiele książek, niektóre z nich twój ojciec sam napisał. Pam powiedziała z dumą. Możesz mi je przeczytać. Czy są tam historie o smokach? Zapytał naiwnie. Nie, uśmiechnęła się łagodnie Pam. Nie ma opowieści o smokach, ale uwierz mi, są równie dobre. Nauczę cię czytać i pewnego dnia sam się przekonasz. A kiedy dorośniesz, pójdziesz na studia, zostaniesz wielkim naukowcem i będziesz kontynuować pracę taty. Będziesz teraz moją mamą. Tak. Zapytał William, patrząc pytająco w oczy Pam. Na to wygląda, powiedział. Przytaknęła twierdząco. Ale jesteś stara. Chcę moją matkę, Oliwię. Jest piękna i młoda. Niski jęk chłopca uświadomił Pam, że to nie będzie takie proste i że będzie miała wiele kłopotów. Tak więc oboje zaczęli mieszkać razem. W pierwszym roku Pam musiała wiele zapamiętać, jak gotować owsiankę, jak jeździć na łyżwach i jak cerować dziecięce rajstopy. Pam starała się otoczyć chłopca miłością i troską, co okazało się więcej niż wystarczające w jej sercu. Nagle obudziły się w niej matczyne uczucia, o których dawno zapomniała. Życie zmieniło się diametralnie. Puste mieszkanie profesora wypełniło się radością dziecięcego śmiechu, zapachem wypieków i stosem zabawek rozrzuconych na podłodze. Pam i William spędzali cały wolny czas razem, odwiedzając parki rozrywki, cyrk i teatr. W końcu geny to kolosalna rzecz. Za każdym razem, gdy Pam myślała o sobie, patrzyła na Williama z czułością. Chłopiec wyrósł na inteligentnego, niezwykle ciekawskiego i utalentowanego człowieka. Uczęszczał na zajęcia karate i rysunku, chodził do szkoły muzycznej i na pływalnię i bez względu na to, czego próbował, zawsze był najlepszy z najlepszych. I jakie zasługi sprowadziły na mnie to białowłose dziedzictwo? Zastanawiała się Pam, patrząc na swojego adoptowanego syna. Nazywała go swoją mimowolną radością. Niektórym może się to wydać dziwne, ale z czasem jej niechęć do męża wyparowała. Wręcz przeciwnie, była jeszcze bardziej wdzięczna za jego nowo odkryte szczęście i znaczenie w jej życiu. Pam nie mogła już sobie wyobrazić, jak mogłaby żyć bez tego dociekliwego chłopca. W 7 urodziny Williama Pam podarowała mu szpica pomorskiego. Wiedziała, jak długo chłopiec marzył o tym psie. I jak bardzo był szczęśliwy, widząc przed sobą merdający ogon. Dziękuję, mamusiu! Krzyknął William, tuląc swojego czworonożnego przyjaciela i sapiąc z zachwytu. Pam nie mogła powstrzymać łez radości. To był pierwszy raz, kiedy nazwał ją mamą. Po raz pierwszy nazwał ją matką i dało jej to pewność, że będzie w stanie pokonać wszystkie trudności i że ona i William będą mieli się dobrze.